Cześć, tu Ernest! Dzisiaj przekażę wam 6 ostatnich nowości ze świata Fortnite. Do omówienia mamy kilka zmian na polu bitwy, temat fałdolców i nie tylko. Na sam koniec zachowałem ciekawostkę, która usmaży wam mózg. Zaczynajmy! Zacznijmy od ostatnich zmian na polu bitwy. Słuchajcie, dzisiaj tuż przed 16 Flint Nog wrócił do skarbca. Nie znajdziemy już tej broni w klasycznych trybach, a jedynie w powrocie do przeszłości. Tę lukę w puli broni zastąpiło rękodzieło. Tak, Deagle wrócił do Fortnite i już można go znaleźć jak każdą inną broń w klasach fioletowej i złotej. Co ciekawe, ta zmiana zaszła nagle bez aktualizacji i zapowiada się na to, że takie zmiany będą zachodzić regularnie co tydzień. Tydzień temu do gry wrócił Flint Nog, dziś zastąpił go Deagle, a za tydzień? Co byście chcieli zobaczyć? Ja liczę na karabin piechoty albo Tommy Gunna? Jestem ciekaw, czy te zmiany są związane z powracającymi elementami Starej Wyspy. Na start sezonu 5 zmaterializowały się tu częściowo miejscówki takie jak lepki lasek czy wykrzywione wieże, a teraz punkt zerowy może mieszać w puli broni. A przeczucia postaci co do punktu zerowego okażą się być słuszne. Fortnite ogłosił również, że wkrótce pojawi się nowy tryb okresowy w oddziałach, w którym ma się 5 żyć. Co każde odrodzenie otrzymuje się bronię lepszej klasy rzadkości. Okej, to tyle z pola bitwy. Na miejscu 5 chciałbym wspomnieć o tym, że na przestrzeni kilku ostatnich dni w świecie Fortnite miały miejsce dwie rocznice. Po pierwsze, 20 lutego minął rok od rozpoczęcia drugiego sezonu rozdziału drugiego. Teraz jak o nim mówię, sądzę, że to jeden z najlepszych i najpopularniejszych sezonów Fortnite. Gdyby zwężyć listę sezonów tylko do tych z drugiego rozdziału, to myślę, że ten byłby na pierwszym miejscu u wielu graczy. I u mnie też. Było w nim dużo nowości, zabawy oraz ciekawych gadżetów i eventów na polu bitwy. 22 lutego, czyli wczoraj, minął trzeci rok od rozpoczęcia trzeciego sezonu rozdziału pierwszego. Ten sezon również dobrze wspominam i za każdym razem, gdy pytam o wasze ulubione sezony, ten często się pojawia. Nic dziwnego, sezon ten trwał podczas jednego z najlepszych okresów dla Fortnite. Początki wybuchu Fortnite, mnóstwo graczy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam te czasy, gdy szczerze bałem się zawalczyć z kimś, kto miał skina John Wicka za setny poziom. Swoją drogą za właśnie setny poziom w tym karnecie była podróbka Johna Wicka. Prawdziwy John Wick wszedł do gry ponad rok później, w wakacje 2019. Przy okazji możemy te dwa sezony porównać. Na start sezonu trzeciego w 2018 dodano możliwość zakładania i zdejmowania plecaków. Swój debiut wtedy miały również smoki spadania i wyzwania tygodni. Dodano też przenikanie obiektów podczas budowania. Wcześniej na przykład nie można było budować w drzewie oraz turbobudowanie. Przed tym sezonem trzeba było klikać wszystkie budowle. Na start sezonu drugiego rozdziału drugiego w 2020 za to w karnecie było jeszcze więcej skinów, z czego to każdy ubiór miał po przynajmniej dwa dodatkowe style, które mogliśmy odblokować wykonując wyjątkowe wyzwania postaci, które miały swoje własne krótkie animowane wstępy, a do tego pokoje, w tym nawet Deadpool, a na wyspie pojawiło się 5 nowych dużych miejscówek. Platforma, rekin, agencja, jacht i grota, gdzie po raz pierwszy mogliśmy spotkać bossów z mitycznymi broniami, pomagierów, budki do przybierania się, specjalne skrzynki ze skanerami. Na drodze później pojawiły się tryby okresowe, skupione na rywalizacji dwóch agencji szpiegowskich, helikoptery, a wisienką na torcie były koncert Travisa Scotta i event na koniec sezonu, który zdradził nam, że poza pętlą Fortnite istnieje normalny świat. To wszystko podczas jednego sezonu, a nawet nie wymieniłem wszystkiego. Myślę, że to dobrze prezentuje, jak Fortnite się zmienił przez te wszystkie lata oraz jak wysoko twórcy gry sami sobie postawili poprzeczkę. Ja bardzo miło wspominam oba sezony, a wy? Dajcie znać w komentarzach. Dobra, przechodzimy dalej. Na miejscu 4 są darmowe fałdolce i kredyty do Rocket League. Epic Games rozdało graczom Ratowania Świata i Rocket League dwa prezenty, a oto ich oficjalna wiadomość. W Fortnite Ratowanie Świata oferowaliśmy możliwość zakupu losowego przedmiotu, łupolamy, gdzie gracze nigdy nie mieli pewności, co otrzymają. I chociaż części z was podobało się kupowanie losowych łupolam i otrzymywanie nagród niespodzianek, inni byli tym zawiedzeni. Dlatego też postanowiliśmy ulepszyć ten system i bardziej szczegółowo nakreślić proces zakupów w grze. Wszystko to dzięki lamom rentgenowskim, które znajdziecie w sklepie. Niezależnie od tego, czy jesteście miłośnikami kupowania losowych łupolam, czy nie, w ramach ugody zbiorowej każdy, kto kupił losową łupolamę, otrzymuje od nas 1000 fałdolców. Chociaż ta ugoda obejmuje jedynie graczy ze Stanów Zjednoczonych, postanowiliśmy przyznać tę premię graczom z całego świata. Nie musicie nic robić, a fałdolce otrzymacie w ciągu kilku najbliższych dni.
Dla niezorientowanych, stare Łopolamy były dostępne do stycznia 2019 roku. Twórcy gry odpowiedzieli również na pytanie, czy otrzymam 1000 fałdolców, jeśli kupię lamę rentgenowską? Pisząc nie. Lamy rentgenowskie prezentują swoją zawartość, więc ugoda ich nie obejmuje, ponieważ tyczy się wyłącznie skrzynek z losowymi łupami. A kupiliście skrzynię z wydarzenia lub klucz, który następnie został użyty do otworzenia skrzyni w Rocket League? Wkrótce na wasze konto wpłynie 1000 kredytów Rocket League. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek kupiłem jakąś łupolamę w RES, jak już, to pewnie prawie 3 lata temu, ale mimo tego otrzymałem fałdolce. Jeśli ktoś z was te fałdolce otrzymał mimo tego, że takie lamy nie kupił nigdy, no to macie farta. Przechodzimy do newsa numer 3, którym są nowe skiny. Dzisiaj do sklepu zawitał zestaw następnej mistrzyni areny. Myślę, że to bardzo ładny skin i jeśli planujecie coś kupić, nie zapomnijcie wpisać kod twórcy. Mój kod to Ernest, jest taki sam jak nazwa kanału, a oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie za wsparcie. Wraz z wyjściem tych skinów Fortnite udostępnił niesamowitą grafikę, na której wyraźnie widać, kto dominuje na arenie w Koloseum. Jak zwykle grafika promocyjna jest na bardzo wysokim poziomie, a do tego skrywa pewien sekret. Przybliżmy tutaj. I jeszcze trochę? I jeszcze raz? Zobaczcie, jednym z widzów tej walki jest bananek w zbroi. Niestety jest on niewyraźny, ale w grze można go samemu zobaczyć. W Koloseum stoją złote posągi bananka z taką samą zbroją. Teraz pojawiają się dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wejście nowego skina bananka. Cofnijmy się do sezonu trzeciego. Na zwiastunach i grafikach promocyjnych Aquamana były widoczne nowe skiny atlantyckiego palucha rybnego. Okazało się, że to był skin zaszyfrowany i wszedł do sklepu kilka dni później. Podobnie może być w przypadku tego bananka. Jest jednak też możliwość, i to nie mała, że to tylko ciekawostka. Po prostu śmieszny bananek z odwróconym kciukiem. W sezonie czwartym była taka sytuacja, że na kilku ekranach czytywania była widoczna rybna księżniczka. Ponadto jeden z artystów z Epic Games przez pomyłkę wstawił złe zdjęcie z programu do tworzenia renderów, gdzie był widoczny jej model. Wyglądała mniej więcej tak, jak na tym koncepcie. Jednak do dziś jej skin nie wszedł do gry i nie wiadomo, co się z nim stało. Fakt, że taki bananek się tu pojawił, oznacza, że twórcy gry mają gotowy model tej postaci w formie skina, a nie tylko jako posąg. Ale to, czy wejdzie do sklepu, pozostaje pod znakiem zapytania. Dalej, na miejscu drugim, powrót starej broni. Wczoraj o 15 do gry dodano z powrotem tryb okresowy Powrót do przeszłości. Co ciekawe, tym razem z dodatkiem kilku nietypowych broni. Znajdziemy tu latającą miotłę z ostatniego Halloween, dynietnicę czy wyrzutnię śnieżek. Mnie jednak najbardziej zaciekawiła ta broń. To pistolet maszynowy, który siedzi w plika gry już od niemalże 2 lat i do dziś oficjalnie nie wszedł tak naprawdę do gry. Po raz pierwszy na polu bitwy pojawił się w trybie na bogato przez pomyłkę twórców gry w 2019 roku. Został jednak szybko usunięty. Potem mógł przejawić się od czasu do czasu w innych trybach, ale za każdym razem to było przez jakiś błąd. W sezonie czwartym wydobywcy danych doszukali się wzmianek o tym, że ta broń może wejść do gry jako podwójne pistolety maszynowe Mystic. Jednak Fortnite nigdy tego nie uskutecznił. Ta broń nigdy nie została wydana, mimo tego można ją znaleźć w trybie Powrót do przyszłości. Coś mi się wydaje, że tym razem to było z... A nie... Nie, zaraz, nie! Znów go usunęli! Serio? Czy kiedykolwiek ta broń wejdzie do gry na dłużej niż kilka godzin? Na sam koniec chciałbym jeszcze raz poruszyć temat nowego pakietu skinów, który zawita do szafek członków ekipy na początku marca. Lamoziom to nowy ubiór. W zestawie z nim są plecak, malowanie, zbierak, plus z tego co można wyczytać, dostęp do karnetu na 6 sezon. Oczywiście gdy wyjdzie. Bardzo fajne jest to, że można podejrzeć nadchodzącą ekipakę samemu w grze. Nie da się jeszcze go założyć oczywiście, ale to już zawsze coś. Jeśli interesuje was, w jaki sposób jego malowanie jest reaktywne, to FireMonkey dał znać, że co każdy strzał, cykl zmiany kolorów tęczy chwilowo przyspiesza. W tle teraz leci jego nagranie z prezentacji malowania w grze. Swoją drogą, mam na jego temat dwie ciekawostki. Po pierwsze, w oficjalnym poście Fortnite na temat tej ekipaki jest napisane: marcowa ekipaka, którą wszyscy członkowie ekipy Fortnite otrzymają około 1 w nocy 29 lutego, zawiera strój Lamoziom. Sportowy, ale elegancki plecak na północy, napompowany kilo w dmuchorożcowy dżgacz i cudownie barwne malowanie Lamogenda. Zauważyliście to? 29 lutego. Twórcy Fortnite muszą żyć w 2024. Albo 20. Poza tym chciałbym wspomnieć o tym, że Lamoziom może być rzeczywiście lamą, a nie człowiekiem w przebraniu. W sezonie 8 rozdziału pierwszego na wyspie w dżungli można było znaleźć nową wioskę, w której tubylcy przygotowali lamę narożnie. To była ta zwykła lama, z której zazwyczaj wypadają przedmioty. I ona miała szkielet i można ją jeść?
No cóż, w końcu to Fortnite, ale pamiętajcie, aby lamy otwierać przeszukując je, a nie zbierakiem. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. A co ty tu jeszcze robisz?